co tutaj powstaje? Powstaje tutaj niespodzianka. Niespodzianka, to znaczy? To znaczy mural. Moja interpretacja jakby tutaj tematu muzycznego. Ja się tym zajmuję na co dzień. Żyję z tego, jest to moją pasją. A koniec końców zjawiłem się tutaj, bo prowadziłem rozmowę z galerią Skarczyk. I to, że akurat jestem tutaj w momencie festiwalu, to jest zupełny przypadek. Czy Pana dzieło bezpośrednio nawiązuje do Jarocin Festival? Nie, moje dzieło bezpośrednio nawiązuje do Jarocin Festival. Nawiązuje do festiwalu, nawiązuje do muzyki, ale wolałbym jednak tutaj, żeby był bardziej ogólny.